Czy kiedyś przestanie być pani supernianią? Myślę, że nie i przestałam z tym walczyć. Walczę tylko o to, żeby jak mnie przedstawiają, najpierw powiedzieli imię, nazwisko, a dopiero potem funkcję, czym się zajmowałam kiedyś, ale to nie jest tak, że mi to bardzo przeszkadza w życiu. No to była trampolina do popularności, tu się nie ma co oszukiwać, a nie odcina się ręki, która karmi, w związku z czym nie mam z tym żadnego problemu i w ogóle mnie to nie boli. Mam maile tak zatytułowane, jak ktoś do mnie mówi nianiu, to... Nie mam z tym problemu. Zajmuje pani się metodami wychowawczymi, w związku z czym pytanie kolejne. Czy blog może pełnić funkcję wychowawczą? Zacznijmy od tego, że ja nie do końca czuję się blogerką, dlatego że po pierwsze nie mam takich ambicji, po drugie chyba tego nie potrafię. To, co piszę, czasem może się o bloga ocierać, natomiast generalnie jestem misyjna i mam duszę nauczycielki, więc pouczam, tłumaczę, wyjaśniam, edukuję. Więc w tym sensie ten mój blog tym się zajmuje. Rozjaśniam rodzicom świat wychowywania dziecka i taki sobie cel postawiłam. Czasem oczywiście to są rzeczy mniej lub bardziej emocjonalne, ale staram się być w miarę obiektywna i to wtedy nie podchodzi pod bloga. Ale dużo piszę raczej felietonów. A jaki ma pani stosunek do dość popularnych ostatnio blogów takich ciążowo-mamowych? Bardzo trudne pytanie. Tak się zastanawiam, co powiedzieć. To znaczy, ja uważam, że nie każdy, kto komu się wydaje, że ma coś do powiedzenia, powinien to mówić. Powinien się zastanowić trzy razy. Kiedyś się pisało do szuflady, a teraz wszyscy piszą: kochany pamiętniczku, moje dziecko zrobiło kupę i w ogóle jest świetnie. Ja nie mówię, że te blogi wszystkie są takie, ale bardzo dużo takich jest. I ja rozumiem, że mamy mają taką potrzebę, bo się same infantylizują, ale... Naprawdę niewiele spotkałam dobrych tego typu, natomiast matka blogerka, która się zajmuje problemami społecznymi, a jej dziecko jest pretekstem do tego, albo przygody jej dziecka w świecie realnym, no to wtedy super. Natomiast jak to jest takie właśnie opisywanie, nie, ja to nazywam, nawet dzisiaj będę o tym mówiła, taka soap opera, czyli od rana do wieczora co 5 minut, co moje dziecko zrobiło, co powiedziało, jaką jestem szczęśliwą mamusią. Macierzyństwo nie jest za bardzo różowe. Znaczy oczywiście są też takie blogi, które mówią, że macierzyństwo jest okropne i co 5 minut jakie to dziecko jest okropne. Takie też czytałam. Ale no, pigułka ze zdrowego rozsądku. Ja mam wrażenie, że te blogi mamowo-ciążowe są też takim miejscem, w którym te mamy wylewają swoją frustrację. I czy to też jest dobre? To znaczy, wie pan, no to jest zawsze tak, że jak powiemy o swoim problemie, to on zaczyna mieć mniejsze znaczenie, zaczyna mnie nas przerażać, troszkę go oswajamy. Więc na pewno tak. Tylko problem polega na tym, że te wszystkie komcie, które się tam pojawiają, biją pianę, bez sensu. I ta mama zamiast sobie tak naprawdę pomóc, utwierdza się w przekonaniu, że coś jest nie tak, albo że coś mogłaby inaczej, albo że może jest złą mamą. Więc to nie do końca pełni taką funkcję terapeutyczną potem już w efekcie dla niej, chociaż oczywiście zdarzają się też takie głosy rozsądku, które niestety często giną w głosach nierozsądnych. Ja mam taką cechę, może to jest przesadne, ale jak czytam bloga, to potem czytam komentarze u kogoś. Sprawdzam, co ludzie mówią, co ludzie myślą, dlaczego zajmują jakieś stanowisko, bo to mnie interesuje. Dlaczego jest pytaniem dla mnie chyba najważniejszym, czy odpowiedź na to pytanie. I oczywiście to jest ważne, żeby matka mogła sobie coś napisać, tylko czy to naprawdę jest tak, że ona musi krzyczeć wszystkim ludziom? Niech ona sobie to w zeszycie napisze. Była kiedyś funkcja pamiętnika, pisaliśmy pamiętniki. Niech napisze i przeczyta za jakiś czas, bo pamiętnik zawsze może spalić. Bloga nigdy nie zlikwiduje, on zawsze już będzie. I potem jej dziecko za 20 lat przeczyta: nienawidzę tego Bachora, po prostu nie mogę na niego patrzeć. Po co? Nie wiem. A czy blogosfera jest środowiskiem przyjaznym dziecku? Są blogi dziecięce. Dzieciaki fajnie piszą. Znaczy, dwie rzeczy musimy wiedzieć. O dzieciach malutkich, o których mamusi piszą. Mnie na przykład irytują blogi. Mam na imię Kasia, mam tam 3 miesiące i od dzisiaj będę pisała bloga. Wow. Tak? No Kasia 3-miesięczna nie może pisać bloga. Mamusi coś padło na głowie. No raczej nie przypuszczam. Mamusi coś padło na głowę i pisze takie rzeczy. Tego nie lubię, nie polecam. Natomiast no, można znaleźć dużo fajnych treści. Ja bardzo lubię takie blogi, ja to nazywam troszkę takie majsterkowe, czyli mama opowiada, co robiła z dzieckiem, ale nie, że właśnie zrobiła kupę, zupę i tam coś, tylko co można zrobić w wolnym czasie, jak można dziecko rozwijać, gdzie szukać inspiracji do zabaw, konstruowania, manipulowania, do tego typu rzeczy. To są świetne rzeczy, bo one są edukacyjne, bo ja mam jednak hopla na punkcie edukacji. Natomiast powiem jeszcze o takich blogach dzieci i nastolatków. No mnie przerażają blogi, szczególnie vlogi albo filmiki, gdzie 8-letnie dziewczynki pokazują, jak się malować, albo jak się ubierać.
wybierać. Zawsze zastanawiam, gdzie są rodzice tych dzieci, bo to jednak trzeba troszeczkę większą kontrolę nad tym mieć. Jako rodzice powinniśmy być dużo bardziej odpowiedzialni, bo to z zabawy może się przerodzić coś dużo bardziej niebezpiecznego. Jest pani redaktor naczelną serwisu parenting.pl, na którym można znaleźć dużo ciekawych informacji na temat rodzicielstwa, na temat ciąży, dziecka, wychowania dziecka. Proszę powiedzieć tak w kilku słowach, na czym polega dobry parenting? Jeszcze jedno słowo powiem na temat serwisu, którego 2 tygodnie temu zostałam naczelną. To jest tak, że w tym serwisie, który powstał wiele lat temu, został stworzony przez 2 kobiety, które miały ambicje zbudowania takiej platformy dla innych matek. Jest dużo, może nie dużo, jest jeszcze trochę treści, których nie przeczytałam, nie sprawdziłam, nie zautoryzowałam i ciągle jeszcze się łapię na tym, że znajduję coś, czego ja bym nie napisała. No, ponieważ odpowiadam za to twarzą, więc ciągle sprzątam tam, ciągle jeszcze sprzątam. Będziemy troszkę przebudowywać ten serwis tak też, żeby on był dużo bardziej odpowiadający potrzebom, żeby łatwiej było tam różne rzeczy znaleźć, ale rzeczywiście jest tam cała masa treści, naprawdę fajne rzeczy. Sama jestem zdziwiona, że można w jednym miejscu tyle fajnych rzeczy, ale teraz o parentingu. Ja jestem, ponieważ jestem psychologiem z zawodu, no to jestem fanką rozmawiania, wyjaśniania, edukowania, ale też szanowania praw drugiego człowieka. I jak będziemy traktować nasze dziecko jak człowieka, to wszystko będzie dobrze. Czas, uwaga, miłość, troska, szacunek, zdrowy rozsądek i intuicja. Wystarczy. Ale czy są stosunki partnerskie w rodzinie, czy raczej ta hierarchia musi pozostać? Wie pan, każdy sobie żyje tak, jak się jemu podoba. Jeżeli parze pasuje hierarchia tradycyjna, czyli związek tradycyjny, to niech sobie żyją. Mnie nic do tego i każdemu z nas nic do tego. Jeżeli oni oboje są zadowoleni, Bóg z nimi. Natomiast jeżeli jest tak, że któraś ze stron coś ciąży i przeszkadza, no to warto o tym porozmawiać. Ja zdecydowanie wolę stosunki i relacje partnerskie, ale są takie sytuacje, w których ja się podporządkowuję i są takie sytuacje, w których mój mąż się podporządkowuje. Bo mamy w pewnym sensie demokrację w związku i są rzeczy, na których ja się znam lepiej, na których mój mąż się zna lepiej. Ja nie wchodzę mu do kuchni, bo on jest kucharzem u nas, tak? A on się nie wtrąca do jakiejś mojej działki, ale to omówiliśmy, ustaliliśmy i mamy wyraźny podział. I tutaj ja decyduję, ja podejmuję decyzję, a tam on podejmuje decyzję. I na to jest obopólna zgoda, natomiast generalnie rozmawiamy. Trzeba pamiętać, że w partnerskim związku najważniejszą rzeczą jest ustalenie, kto podejmuje decyzję w sytuacji kryzysu. Nie w sytuacji, jak jest dobrze, bo możemy 2 godziny dyskutować i rozmawiać, gdzie pójdziemy do parku. To w ogóle nie ma większego znaczenia. Problem jest wtedy, kiedy trzeba podjąć decyzję na CITO. I kłócenie się wtedy, kto ma rację i do którego szpitala jedziemy z dzieckiem, jest absurdem. Więc tutaj trzeba porozmawiać, że jak coś się dzieje, to my musimy mieć strategię i plan postępowania i wtedy jedna osoba jest odpowiedzialna, bo jak 2 zaczynają być odpowiedzialne, no to niestety z tego nie wychodzi. Jaki jest sposób na sukces Doroty Zawadzkiej? Ja myślę, że jestem taką osobą w życiu, jak w sieci na przykład. Jestem bardzo naturalna i ludzie, którzy dziwią się, że ja żyję tam, że sama zajmuję się swoim Facebookiem, że sama zajmuję się wszystkimi sprawami, które mnie dotyczą również w tym świecie wirtualnym, jak mnie poznają, to mówię, wiesz, to jest tak, że jak się ciebie poznaję, to ty taka rzeczywiście jesteś. To czasem w sieci może razić, bo jesteś bardzo otwarta, nie masz tajemnic, mówisz, co myślisz czasem za szybko, ale po prostu taka jestem, więc myślę sobie, że taka moja autentyczność i to dziecięctwo, które mam w sobie, jest jakąś miarą mojego sukcesu. Ale wie pan, no to jest też kwestia obiektywności czy subiektywności sukcesu, bo ja uważam, że odniosłam sukces. Jestem zadowolona z tego, co mam, ponieważ ja się generalnie cieszę z tego, co mam. Nie zastanawiam się, czego nie mam. Ale ktoś mi, co to za sukces, tam tego nie masz, tego nie masz, tego. Mnie wystarcza. Ja nie będę się porównywała z nikim. Na moje potrzeby jest super. I tak żyję. I myślę, że to może z tego wynika, że ja zawsze się cieszę z tego, co mam, a nie martwię tym, czego nie mam.